Zapraszamy do recenzji słuchawek Philips SHS 4700. Słuchawki od firmy Philips zapakowane są w małe białe pudełko. Na przedniej części pudełka możemy zobaczyć jak się one prezentują. Na bocznej ściance, jak i z tyłu opakowania, producent przedstawia informacje o nich oraz przy pomocy obrazka prezentuje ich możliwości regulacji. Więcej na ten temat znajdziecie w dalszej części recenzji. Słuchawki od firmy Philips są bardzo dobrej jakości, wykonane z czarnego plastiku ze srebrnymi elementami po bokach i zewnętrznej części słuchawek. Wewnętrzna część słuchawek jest pokryta mięciutką gąbką. Gąbka ta jest dobrze przymocowana i dzięki temu nie spada z nich. Wyjście kabla ze słuchawek jest bardzo mięciutkie i w żaden sposób nie dotyka ucha podczas noszenia. Zamontowany z boku plastik umożliwia zakładanie słuchawek na ucho. To użytkownik decyduje, jak mocno ma dana słuchawka przywierać do ucha. By poprawić komfort użytkownika, istnieje również możliwość dopasowania plastiku. Który jest nasunięty na załóżnik tak, aby dopasować je jeszcze bardziej do ucha. Po wybraniu najbardziej pasującego nam ustawienia słuchawki pozostaną w danej pozycji. Część, która znajduje się za uchem, wykonana jest z grubego gumowego plastiku, co nie męczy ucha nawet po bardzo długim ich noszeniu. Jeśli komuś to przeszkadza, może ten plastik szybko ściągnąć i schować do kieszeni. Łączenie kabli wykonane jest z twardego plastiku Natomiast sam kabel jest cienki i ma tendencję do plątania się Mocniejsze pociągnięcie może go łatwo uszkodzić Wyjście kabla z mini jacka nie jest odpowiednio zabezpieczone I istnieje duże ryzyko, że kabel uszkodzi się właśnie w tym miejscu Długość kabla słuchawek to 120 cm Kabel od prawej słuchawki jest minimalnie dłuższy I dlatego dajemy go za szyję Dzięki temu nawet podczas biegania kabel się nie ciągnie i ucho nie odczuwa ciążenia słuchawek. Słuchawki zajmują bardzo mało miejsca, więc łatwo można je schować do kieszeni. Szkoda, że producent nie dodaje do słuchawek jakiegoś pokrowca, by móc je bezpiecznie przechowywać. Pomimo tego, że słuchawki znajdują się na zewnętrznej części ucha, jakość dźwięku jest bardzo dobra. Nie możemy jednak zapomnieć, że sama jakość dźwięku dużo zależy od jakości mp3 i ustawień odtwarzacza. Basy są mocne i wyraźne. Nawet po mocnym ustawieniu basu, Dźwięk jest bardzo ładny i nie ma buczenia w słuchawkach Podsumowując, słuchawki te oferują dobrą jakość wykonania oraz bardzo dobrą jakość dźwięku w stosunku do kwoty jaką musimy zapłacić za nie Szkoda jedynie, że kabel nie jest wykonany z lepszej jakości materiału i nie jest lepiej zabezpieczony przy mini jacku oraz słuchawkach Miłym dodatkiem byłby również kontrola głośności na kablu oraz pokrowiec do przechowywania słuchawek Dziękujemy za uwagę, zapraszamy do komentowania i lajkowania. Pozdrawiamy.